Halo, cześć, witajcie, z tej strony Ebranda, to kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj niedziela, więc oczywiście wjeżdża weekendowe Q&A. Dzisiaj trzy tematy, bo wziąłem tylko trzy pytania, dlatego że każdy chciałem rozwinąć. Wydaje mi się, że całkiem ciekawe rzeczy do posłuchania na niedzielny poranek, czy tam popołudnie, czy tam wieczór, nie mam pojęcia kiedy oglądacie, możecie dać znać w komentarzu. No bo wydaje mi się, że całkiem będzie taka dyskusja dosyć fajna, dosyć ciekawa. No i też przede wszystkim będzie chyba najbardziej spocona gierka, jaką miałem w tym sezonie. Od kiedy zaczynam nagrywać odcinki rano, to naprawdę gry wyglądają zupełnie inaczej i będziecie mogli się przekonać o tym w dzisiejszym odcinku. Tym bardziej, że od połowy meczu serwer zaczyna upadać w tej grze. Nie mam pojęcia, pierwszy raz chyba w tym sezonie coś takiego mi się wydarzyło, ale oczywiście o tym zobaczycie w odcinku. Ja oczywiście chciałbym tylko zachęcić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, do zostawienia subskrypcji na kanale oraz oczywiście do zostawienia lajka. No jeden lajk to jeden uśmiech. Fajnie sobie potem wejść i zobaczyć dużo lajków, więc zostaw tego lajka, jak już to słyszysz. Dziękuję ci bardzo. No i oczywiście przed całym odcinkiem zróbmy przegląd sklepu. Dzisiaj mocny sklep, więc jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, bardzo cenię użycie naszego kodu twórcy Evron, bo to naprawdę no chyba najmocniejsze wsparcie, jakie można streamerowi, czy tam youtuberowi tutaj okazać, także zobaczmy, słuchajcie, co mamy dzisiaj w sklepie. Wyszedł w końcu Ant-Man, czyli ostatni, nie wiem, bohater, który ma wyjść w tym sezonie. Oprócz tego, słuchajcie, zrobił comeback te wszystkie Marvelowe rzeczy, więc znowu sklep jest po prostu zalany, Jezus Maria, czy to wszystko tu wróciło? Nie wiem, że wrócił tutaj Master Chief z Halo, to jeszcze oczywiście wróciła ta emotka jego. Emotka jest całkiem fajna, co? Ten samochodzik. Oprócz tego wyszedł oczywiście skin Laser Beama już jakiś czas temu i dzisiaj tym skinem będzie odcinek, ponieważ elektryka, prąd nie tyka, więc jak gram budowlańcem, to nikt mnie nie przebuduje. Oprócz tego Kratos wrócił, no z God of War'a, kurczę, no to Kratosa chyba nie trzeba przedstawiać. Oprócz tego wróciły tutaj właśnie te wszystkie skiny Marvelowe. Jezu, ich tu nie będę wszystkich przedstawiał, ale no, można sobie wybrać naprawdę fajne rzeczy. Skuterek można sobie wybrać, więc między innymi Venom wrócił, Jezu, to wszystko dosłownie wróciło. Oprócz tego wyszła Husz, znaczy wyszła, no w sumie też wróciła, prawda? No Huszki to też nie trzeba przedstawiać, Jezus, ile ja Huszką normalnie grałem, to masakra. Ale przede wszystkim dzisiaj wyszedł Ant-Man, PogChamp i w sumie miałem nie kupować tego skina, ale na plecach, nie ma tego ludzika, ma normalnie mróweczkę, która chodzi i merda skrzydełkami, o Boże. No więc generalnie wygląda to tak, że kupuję mrówkę za 1500 widolców, bo skinem, nie wiem czy kiedykolwiek zagram, ale mrówkę chcę mieć na plecach w każdym skinie, która macha skrzydełkami. Więc Ant-Man, wygrałeś, kupuję cię za 1500 tylko po to, żeby zekwipować tą mrówkę. Czy to mrówka? Dobrze mówię. Nie no, Ant-Man, to musi być mrówka. Przez chwilę się zastanawiałem, czy to jakiś inny owad. Oprócz tego jeszcze w bundlu jest w sumie wykałaczka, ale ta wykałaczka taka okej, okay, można powiedzieć, ale no skinek obowiązkowo. Oprócz tego jeszcze roli, ale że tutaj normalnie z mrówką teraz. No i to już wygląda. Zapraszam was, słuchajcie, już po przeglądzie sklepu na odcinek, gdzie dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy, no i pogramy dość specyficzną grę. Miłego oglądania. No dzień dobry widzowie, witajcie w dzisiejszym odcinku Q&A, niedziela, wieczór i humor zepsuty. Mam nadzieję, że nie oglądacie tego w niedzielę wieczorem, tylko może w niedzielę rano, może w poniedziałek, może podczas elekcji. Dzień dobry kolego, żegnam. Dzisiaj założyłem strój budowniczego i to dlaczego, czat? Ponieważ jak to się mówi, elektryka prąd nie tyka. Więc jeżeli ja mam strój budowniczego, to znaczy, że przeciwnicy nie powinni mnie przebudowywać, nie powinni mnie gnębić budowaniem. Dzisiaj powinien być chillowy mecz, a to dlatego, że dzisiaj, jak co niedzielę, albo w sumie co weekend, mamy Q&A. I dzisiaj wziąłem wyjątkowo mało pytań, ponieważ tylko trzy, a to dlatego, że chciałem troszeczkę sobie rozwinąć, wiecie, te tematy, które dzisiaj powiem. Plus dzisiaj nie powinno być komentarzy POV, oglądasz na elekcjach, bo jest, siema kolego, bo jest kolega tutaj, dzień dobry. Już nie żyjesz, dziękuję bardzo. Ponieważ mamy niedzielę, no chyba, że ktoś studiuje niestacjonarnie na studiach, to wtedy prawdopodobnie ma lekcję, ponieważ... Chociaż teraz są też chyba takie szkoły weekendowe, prawda? Więc pewnie ktoś ogląda, ale powinna to być mniejszość. Dzisiaj jest chillera, dzisiaj jest niedziela, więc też Q&A. Najpierw jednak wyczyśćmy sobie może Salty Towers. No powiem wam, że nie będę tęsknił za tą miejscówką, dlatego, że... No to takie niby Tilted, niby Salty, w sumie nawet nie wiadomo co. Latam tutaj po prostu, zwykle jest tutaj dużo osób. Tutaj widzę trzy osoby, więc wydaje mi się, że akurat dzisiaj jakiegoś szału tutaj na Tilted nie ma. I niedługo nowy sezon, let's go! Nie wiem, mam wrażenie jakbym się za... Oho, jakbym właśnie miał dednąć sobie w tej grze. I prawdopodobnie tak będzie, jeszcze nawet pytania nie zacząłem, a już sobie dednę.
Koleś nie ko... O kurde, let's go, siema. Ja pierdzielę, ależ ja to przeżyłem i teraz jeszcze 125 HP mam. A już była taka lipa, że no, był możliwy dedek. Tak, w razie, słuchajcie, no przejdźmy sobie może, nie przejdźmy sobie może do pytania, ponieważ... Jezus Maria, spokojnie, nie chcę umierać! Czekajcie, weźmiemy sobie jeszcze troszeczkę drewna, wiecie, no, trzeba się zabudować, trzeba się przebudować, trzeba ogarnąć, tak? Jeszcze słyszę jakieś strzały, Jezus! Ja myślałem, że tutaj 3 osoby są. A tu jednak okazuje się, że Salty Towers... Jednak nigdy nie zawodzi, no czat, dzisiaj mocne tematyki, tematyki przeprowadzki, tematyki wszystkiego. A najpierw weźmy sobie tutaj wyjaśnienie, bo jak się zacznę zagadywać, to potem nie słyszę ludzi, a jak nie słyszę ludzi, to nie będę wiedział, gdzie te ludziki są. Dobra, czekajcie, pozwólcie, że się przez moment skupię. Pan budowniczy Evron, siema, panie predator, dzień dobry. Czyli to ten chłop tak się do mnie próbował wkopywać z każdej strony? Kolego, wstyd, naprawdę wstyd. A jak tam u was w ogóle, czat niedziela? Wszystko dobrze? Boże, świetliki w ogóle. Kto podnosi świetliki? Pamiętam, że raz chciałem zrobić odcinek ze świetlików i chyba nawet mi się udało, Jezus, nie pamiętam jak to w końcu wyszedł ten odcinek, ale pamiętam, że był, że tylko świetliki challenge. To był pierwszy dzień chyba świetlików, kiedy oj... Oho, czekajcie. Kiedy ich się prawie nie dało znaleźć, pamiętam ten odcinek. Jezus, czy ja wygrałem? Wtedy chyba wygrałem. To był najgłupszy challenge, jaki robiłem. Siema, dzień dobry. Pani anime! Pani by zeszła tutaj do mnie, czy ona naprawdę ucieka po dwóch strzałach ode mnie? Siema, dzień dobry, hej, siema, dzień dobry, dziękuję bardzo. Tam jeszcze kogoś widziałem, tak, to się tutaj rozwala, czekajcie. Siema byku, rzucasz nejda, dzień dobry. Czy ty naprawdę się zdetonowałeś nejdem? Ja pierdzielę, a myślałem, że będzie szósty frag. Najgorzej, a to już chyba definitywnie wszyscy, więc możemy, słuchajcie, przejść do dzisiejszego pierwszego pytania, najbardziej lajkowanego, czyli czy w przyszłości chciałbym się... Czekajcie, tylko jeszcze zobaczę, czy tutaj ten... O, let's go. Trochę sobie polecę szybciej, bo tu nie ma czasu, trzeba 30 osób tylko żyje, what do you mean? Czy w przyszłości chciałbym zamieszkać za granicą, czy wolę zostać w Polsce? Uzasadnij odpowiedź. No, słuchajcie... Z racji, iż, a to nawet nie chodzi o bycie youtuberem czy streamerem, ale miałem przyjemność na przykład podróżować 2 razy do Stanów, więc troszeczkę świata zwiedziłem, a nie mówię tylko o Stanach. Pamiętam, że zawsze u mnie w liceum co roku były organizowane takie wycieczki 5-dniowe i byłem we Włoszech, we Francji i w Szwecji to było, albo w Norwegii, Jezu, już nie pamiętam, nie, w Szwecji. Więc słuchajcie, generalnie sytuacja wyglądała tak, że każdy kraj ma na pewno bardzo dużo swoich plusów, prawda? Jednakże, jakby tutaj super nie było w tych różnych krajach, no to wiecie, jednak dla mnie dosyć ważnym jest to, aby nie odjeżdżać jakoś mega bardzo od rodziny, bo jak wiecie, sytuacja potrafi być taka, ja na przykład nie mieszkam teraz, wiecie, ani z mamą, ani z tatą, no ale tutaj głównie mówię o mamie, ale jednak perspektywa, wiecie, mieszkania na innym kontynencie jest troszeczkę kiepska, bym powiedział, więc raczej wolałbym mniej więcej zatrzymać się w Polsce, wiecie, w Polsce nie jest aż tak źle, patrząc na to, że wiecie, na przykład ja mam jeszcze wyjątkowo na tyle dobrze, wiem, że Polska ma bardzo dużo minusów, ale... Czekajcie, ktoś jest w ogóle tutaj gdzieś obok mnie? Ja pierdzielę, co tutaj się dzieje? Strasznie, strasznie jest czat ciężko teraz kogoś wyłapać. O, nie wiem, dobra, idę stąd chyba. Idę stąd, nie będę tutaj ten siedział. Jezus, nie wiem, nie mam pojęcia gdzie szukać fragów. Więc generalnie jest lipa, ale pójdziemy sobie tam. Więc jeżeli chodzi o przeprowadzkę, wiecie, ja mam ten plus, tak jak już mówiłem, że... czy to na YouTubie zarabiając, czy na Twitchu, zarabiamy w dolarach, wiecie, w dolarach jest ta jakby, jest ten, ta wypłata, że tak powiem, z reklam, więc wiecie, jeszcze możemy sobie dolar zamienić na złotówki, czyli razy 3, więc jest naprawdę spoko. Wiem, że dużo osób ma problem w Polsce ze znalezieniem pracy, ale jak miałbym serio chyba komuś doradzić, chociaż prawdopodobnie nie jest to za bardzo patriotyczne, to jeżeli chodzi o jakieś budowanie kariery, to chyba warto uczyć się w Polsce, bo w Polsce jest, no powiedzmy, wiecie, mamy te wszystkie uniwersytety i politechniki, które są darmowe, w przeciwieństwie na przykład do Stanów, a potem może na przykład do pracy sobie na jakiś czas, może gdzieś za granicę zwiedzić świat, wiecie, warto się chyba nie zamykać na jeden kraj, dzień dobry kolego, nie zamykasz się na mnie, nie zamykasz się na budowlę. Czekajcie, wjedziemy sobie troszeczkę od boku, koleś normalnie buduje 17 budynków, on się próbuje wyleczyć, on... naprawdę? Byku, dzień dobry, jestem tutaj, hejcia. Jezus, nie lubię takich ludzi, bo bym teoretycznie ich popodmieniał, ale jak widzę, chłop buduje, to jak ja podmienię mu jedną ścianę, on poleci od razu do innego boksa, więc tak naprawdę ja muszę się pozwolić kontestować, tylko po to, żeby właśnie go przebić potem. Ktoś mi tu jeszcze wchodzi na górę, kurde, czekajcie. Siema. Ale że koleś wszedł na trzeciego i dostał wpierdziel i ode mnie od tego typa. Dobrze, kolego, piona.
Tylko teraz musimy się my wyjaśnić między sobą i to już może być problematyczne. Dzień dobry, siema. O, otwórz, proszę. Otworzysz się? Bym bardzo prosił, ale nie tak. Ja. Dobra, on powinien być teraz bardzo pewny siebie. Ja sobie troszeczkę ucieknę, bo tutaj są małe poty i tutaj mam tą swoją dużą potę. Więc weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie tak, weźmiemy sobie tak. To jest jedna mała pota, no i tak git, i tak git. Dobrze, będziemy mieli 75 kewa, 68 HP. Jezus, jeszcze tyle matsów. Dobra, te matsy to jest naprawdę git. To jest naprawdę git, dobra. Przejdźmy sobie do tego typa. Siema. Okej, dostał troszeczkę, on mnie teraz pewnie prze... Nie, nie przebudował mnie. Myślałem, że pójdzie tutaj na górę, otwórz się, let's go. Proszę, proszę, wbiję ci do ciebie, wbiję. To P90, o kurde, dobra, let's go. O, let's go, let's go, let's go, nice, nice, nice. Dobra, powiem wam, że jak już widziałem, jak ten chłop budował, to stwierdziłem, że okej, dostanę pompę za 200 nara. A teraz nie dość, że mam skara złotego, mam złote P90, jest bardzo dobrze, jest naprawdę bardzo dobrze. Więc pójście do konkluzji tego pytania, nie potrafię mówić po polsku, to powiem wam, że warto być otwartym na różne kraje, wiecie, nie zamykać się w Polsce. Bo wiecie, życie mamy jedno, warto jakoś przeżyć ciekawie, ale ja raczej bym trzymał się przy tym, że inne kraje sobie można, wiecie, zwiedzić, gdzieś tam na wakacje pojechać, nie za bardzo, może chciałbym się po prostu, wiecie, od rodziny jakoś mega oddalać, no chyba żebym zabrał pół rodziny do innego kraju, to wtedy spoko. Bo jest kilka krajów takich naprawdę fajnych do odwiedzić, na przykład Stany. Moim zdaniem Stany to jest super miejsce, żeby na przykład pojechać, może nawet jak freeze, wiecie, na jakieś 3 miesiące. Ale wiecie, tam mieszkać to jest ciężko, tam na przykład za wszystko macie, przynajmniej z tego co mi wiadomo, opłaty. Tam nie ma po prostu darmowej służby zdrowia, mimo że w Polsce też pewnie służba zdrowia jest dosyć kiepska. A tam na przykład, wiecie, złamiecie rękę, no to musicie, wiecie, to musicie zapłacić za gips i za to wszystko, no nie? Były nawet jakieś historie, że ludzie z zawałem serca woleli zamówić Ubera i Uberem pojechać do szpitala, bo karetka, żeby cię przewiozła z domu do szpitala, kosztuje 3000 dolarów, no nie? I wiecie, no, wy potem musicie za tą karetkę zapłacić, więc są absurdy, więc na pewno wiele krajów warto sobie odwiedzić, żeby zwiedzić, może trochę pożyć w tym kraju, ale na dłuższą metę niektóre rzeczy w Polsce są i tak dosyć wygodne, więc jeżeli chodzi o moją perspektywę, to no moim przykładem, znaczy moim argumentem, dlaczego się nie przeprowadzam, to w sumie, ale się rozgadałem, ja pierdzielę. Jedno pytanie, 16 osób żywych, siema byczku, dzień dobry. Dzień dobry. Dajcie mi moment. Dajcie mi proszę moment, ponieważ tutaj mamy typa, który prawdopodobnie od niego umrę. Już to widzę, już to widzę. Koleś tak dominuje na tym high groundzie, że prawdopodobnie będzie dedek, ale i tak nie poddajemy się. Dobra, czekajcie, pójdę do niego. O, siema byku. Kurde, no ja pierdzielę. Powiem wam, że jak gram dzień, to ja już rozumiem wasz ból. Ja już rozumiem ból casuali. Kiedy mówią, Evron, jak ja gram w dzień, to normalnie wszyscy się tak szybko wybijają. Dzień dobry kolego, dzwon. Umierasz, kolego. Dziękuję ci bardzo. Dobra, kolejne pytanie. A, to jest bardzo podobne pytanie. Tylko nie mogę ten. Ale to jest pytanie o restauracjach. I mam historię, którą kiedyś opowiadałem na live'ie, ale chyba nigdy na YouTubie. A może na YouTubie też jakoś tam łyknąłem tą. Siema. Jezus Maria, co tu się dzieje? Pani Siren i pani Aura. Wielki pojedynek. Dobra, sprawdzę szybko, czy byłem za granicą i pracowałem tam lub coś sprzedawałeś? Pytanie do ciebie, Evron, powiedz jak najwięcej. A, to tak, w sumie można by powiedzieć, że pracowałem za granicą, znaczy w sumie pracowałem w Polsce, ale było to na granicy z Niemcami. Będę tak mówił, czat, liczę na to, że ten fajt się szybko skończy, dostaję z rakiety. Siema pani Aura. Trochę będzie dedek, trochę będzie dedek pani Auro chyba. Siema. Ona używa posty, och, najgorzej. Mógłbym ją przebudować, tylko że mnie bardzo irytuje to, że wiecie, jak tylko przebuduję, to od razu osoba buduje kolejnego boksa i tak muszę go trochę ścigać. Za bardzo liczę na to, że jakaś osoba po prostu, wiecie, że jakaś osoba otworzy na mnie i będzie wymiana ognia. Ale słuchajcie, a propos pytania, to moja ciocia ma restaurację po stronie polskiej, ale na granicy z Niemcami w Słubicach. Nie wiem, czy kojarzycie tego miejscowość, pewnie ktoś ze Słubic nawet ogląda. I tam jest tak, jest taki jakiś bazarek dosłownie na granicy, gdzie bardzo dużo osób z Niemiec przyjeżdża na obiad. Bo nie dość, że wiecie, no za złotówki to dosyć tanio. Plus oni zostawiają często napiwki w euraskach, więc wiecie, można sobie potem razy cztery. I pamiętam, że jak byłem właśnie tam na wakacjach, to ciocia miała taki dzień, w którym nie miała jednego pracownika i zapytała się, czy ja mógłbym jej pomóc jako kelner. I tak, czat, byłem kelnerem w restauracji, gdzie było dwujęzyczne menu.
I często jak przyszedł jakiś pan z Niemiec, czy pani z Niemiec, czy ogólnie z rodzina z Niemiec, to oni mi mówili te nazwy potraw po niemiecku. I najlepsze jest to, że moja... Ja już tego nie pamiętam, w sensie jak się tam zwracać. Czekajcie, bo tutaj jest delikatna lipa. O, tego typa na pewno przejadę, bo on jest nawalany z dwóch stron. I widać, że ma strasznie słaby ping, bo ja się mogę przebić o wszystko. Let's go, teraz uciekam, bo to jest aura, tam są nie moje budowle. Jezu, jaka tu jest czat spina, to jest insane! Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, wejdę sobie teraz na tego typa. Ja pierdzielę, czekajcie. No, muszę to jakoś mądrze zrobić. Jeżeli nie chciałbym deadnąć, ten chłop będzie pewnie będzie chciał macy z tego typa. Ja też bym bardzo chciał macy z tego typa. Więc musimy to jakoś zrobić. Więc słuchajcie, sytuacja była taka, że pamiętam, że moja ciocia nauczyła mnie kilku zwrotów typu: dzień dobry, co mogę podać? Dziękuję, smacznego. I ja musiałem mówić te jakby zwroty. Let's go, o mój Boże. Jezu, jaka tu jest spina, chat, to ja nie wiem. Ja mam wrażenie, że normalnie, znaczy no nie, że arenę gram, ale kurde, Jezus. Każdy normalnie robi jakieś triki. Dojeżdża się, 9 osób żywych już w ogóle tylko zostało. Więc pamiętam, że jak zapominałem już niosąc jedzenie po prostu do stołu, to zawsze coś mam rotałem pod nogiem, pod nosem typu guten. Czyli żeby po prostu udawać, że niby coś tam do nich mówię i wszystko spoko. Ale każdy był turbo miły. Czasami tylko najgorsze było to, że kiedy witasz się z kimś z Niemiec po niemiecku, to ta osoba wywnioskowuje, że znasz niemiecki. No w moim przypadku było tak, że znałem trzy powiedzonka. Czekajcie, bo mnie dojeżdża jeszcze jakaś ta... A to jest ta aura. Siema, byku, dojeżdżamy się czy co? No jest lipa. Dobra, dostał za 100, ja dostałem za bardzo dużo. Spokojnie, ja sobie zejdę, nie uciekam, czat, bo tutaj nawet strefy nie ma, czat. To jest problem. Tylko że ja mam w sobie slurpy. Ja mogę użyć sobie te slurpy i ten koleś pewnie nawet... Jezus, co to są za lagi, czat? Czy wy to widzicie, co się dzieje? Ja się w pewnym momentach nie mogę normalnie ruszać. Dobra, czekajcie. O, let's go. Jezus, jak mnie rwie, co jest? To nawet nie mój ping, bo wcześniej, bo tak to by było czerwone Wi-Fi, no nie? To jest znaczek zasięgu. Nic nie mogę robić, halo? Dobra, używa się podki. Co to za lagi są, czat? Ja pierdzielę. Okej, czekajcie, bo tutaj jest jakaś dziwna sytuacja. Nie mogę się teraz ruszać na przykład. Halo? Czy coś się... Nie, coś się tak z moim netem? Dobra, teraz mogę. Nie edytuje mi się! Halo? Epic! Co tu się dzieje z tym serwerem? Czy jakieś normalnie... Granie na oceanie mnie lagowało. Chłop w ogóle idzie do stre... Dobra, nie mam pojęcia, co się dzieje w tym meczu. Także tak, pracowałem, słuchajcie, w ogóle charytatywnie, bo nie wziąłem za to ani złotówki za pracę w tej restauracji, no bo to wiadomo, tam rodzina i... Nie chciałem tam mniej więcej. Dla mnie to było bardzo pozytywne doświadczenie, ale najbardziej przerażające było, jak ci ludzie z Niemiec coś ode mnie chcieli. Tak jak ten chłop ode mnie chce na górze, więc muszę uciekać. Ja nie wiedziałem nawet, o co oni mnie pytają, więc jeszcze miałem taką regułkę, gdzie mówię: proszę chwilę poczekać. Oni zawsze mówili: okej. I po prostu szedłem tam na zaplecze i mówiłem: ciociu, pan z tego stolika przy rogu coś chce. To było przerażające, ale naprawdę podziwiam kelnerów. Zapamiętać, kto co zamawiał, przy jakim stoliku, gdzie co zanieść, jest naprawdę przewalone. Więc jeżeli ogląda kto jakiś kelner, to naprawdę czapki z głów, bo jest to niesamowicie trudne. I właśnie przechodzimy do top 6, a ja odpowiedziałem na dwa pytania. Ale słuchajcie, tyle jest akcji na tych, nie wiem, w tych meczach, że ciężko jest po prostu, wiecie, wziąć kilka tematów. I wziąłem jeszcze trzecie pytanie. Dzień dobry, mam kilka pytań, chyba 5, ale nawet nie zdążymy. No to chyba będzie trzeba zrobić jakieś za tydzień po prostu do pytania. To jest, tutaj ktoś buduje, więc walić to. O, floperek, let's go. Nie wiem, czemu ten serwer tak laguje, ale jest okej. Może to lagi przez ten punkt zerowy, wiecie, taki roleplay, no nie? Ostatnie pytanie to, czy zwracam uwagę na ubrania i czy chodzę na co dzień w Gucci i Calvin Klein. Generalnie, jeżeli ktoś mnie ogląda na streamach, to wiem, że często chwalę się tym, że mój outfit kosztuje 0 zł. Bo ja powiem wam szczerze, że często po prostu siedzę w domu. Tym bardziej w roku 2020-2021 przez sytuację, jaka jest na świecie. Więc powiem wam, że w ogóle jakby... Kwestia jest dla mnie taka, jak zawsze pamiętam, oglądałem, znaczy nie żeby się jakoś mega inspirować, ale pamiętam, że zawsze oglądałem jakiś tam, wiecie, ludzi pokroju Elon Musk czy Bill Gates, wiecie, tacy najbogatsi, najbogatsi, oni zawsze chodzili w jakichś randomowych rzeczach, no nie? I zawsze mówili, że tak naprawdę nie płaci się za jakość ubrań, tylko za logo, no nie? A wiecie, no to tak jak ja bym zrobił na przykład markę Evron Wear i mówił, że o, moje ciuchy kosztują 1000 zł, no ale w sumie co kosztuje 1000 zł? Koszulka, w sensie ta bawełna, więc zawsze jakoś miałem wrażenie, że oczywiście warto jest na przykład wydać sobie więcej pieniędzy na przykład jakąś fajną koszulkę, po prostu dobrze wykonaną, czy jakieś fajne spodnie, żeby po prostu, wiecie, no nie chodzić w jakichś takich rzeczach, które się po prostu bardzo szybko zepsują, prawda? Ale jeżeli chodzimy na przykład o t-shirt za, nie wiem, 2000 zł, no to już jest ewidentny taki mały skamik, można by powiedzieć, no bo jakby, come on, 2000 zł. No często też są takie osoby, wiem, że
kupują na przykład jakieś limitowane rzeczy, prawda? Ostatnio się interesowałem właśnie butami. To są takie buty, które chodzą naprawdę po kilka tysięcy, dlatego że są limitowane, prawda? Ale jeżeli jakiś na przykład produkt jest cały czas dostępny, na przykład jakiś t-shirt, nie wiem, z Gucci, znaczy nie wiem, czy akurat z Gucci, żeby nie obrażać tutaj Gucci, jest na przykład za 600 tylko dlatego, że ma logo, no to nie. To w sumie nie za bardzo mnie to jakoś obchodzi. Też nie za bardzo patrzę na ludzi, którzy kupują takie rzeczy ze względu na to, że whatever, w sensie wiecie... Jak mam odłożyć sobie na coś kasę, znaczy teraz to już wiecie, teraz to wiadomo, już to jakby full time robię, ale kiedyś wolałem sobie odłożyć rzeczy na jakieś, wiecie, a to chyba dlatego, że jestem nerdem. Na przykład odłożyć sobie kasę na kartę graficzną albo na konsolę nową, no nie, wtedy na PS4 czy coś takiego, niż na ciuchy, a to dlatego, że ja po prostu za dużo z domu nie wychodziłem. Dzień dobry. Siema byku. Jest lipa, bo ten koleś wie, co ja chcę zrobić. Weźmiemy sobie soczki. Więc słuchajcie, nie za bardzo. Jeżeli ktoś ogląda moje streamy, to wie, że na przykład ja często kupuję sobie nie rzeczy, które ładnie wyglądają. Znaczy, no, wiadomo, że na wygląd też patrzę, ale nie aż tak, żeby, wiecie, tylko marki. Często patrzę po prostu na wygląd. Znaczy nie na... Jezus Maria, już mi się myli, bo po prostu próbuję się skupić na tym, co tu się dzieje. Patrzę na wygodę danej rzeczy. Na przykład często sobie kupuję trochę przypałowe rzeczy, ale na przykład w zimie bardzo dużo par miałem takich skarpetek, nie wiem czy kojarzycie, takie frotowe, takie bardzo miłe w dotyku, no nie, takie kożuszki można by powiedzieć. No i wiadomo, że to nie są jakieś skarpetki Gucci, które kosztują nie wiadomo ile, bo nie wiem, pewnie kosztują jakieś 20 zł, ale są tak wygodne, wiecie, w zimie, kiedy jest po prostu zimno i możesz sobie siedzieć pod kocem w takich właśnie puszystych skarpetkach, no to właśnie bardziej sobie cenię wygodę. Ale wiadomo, że no jak idę gdzieś powiedzmy na zewnątrz, no to nie chodzę w takich ubraniach, ale też jakoś mega dużo wagi do takich po prostu markowych rzeczy nie przykładam. Warto sobie właśnie, tak jak mówię, kupić coś, co jest dobre jakościowo, ale też żeby nie wiadomo ile nie przepłacać, no, ale to wiadomo. Każdy ma swoje pieniądze, każdy jakby dokonuje swoich wyborów. Jeżeli komuś, wiecie, ktoś się dobrze czuje, bo sobie kupi koszulkę za 500, to niech sobie kupi, come on, no nie wiecie. Każdy jest wolnym człowiekiem, prawda? Ale ja po prostu jakoś tam, odpowiadając na pytanie, nie za bardzo po prostu przykładam uwagi do tego, jakby, czy jest jakieś logo, czy nie. Bardziej doceniam, szczerze mówiąc, stylówkę. Jeżeli komuś na przykład fajnie pasują buty do, nie wiem, do bluzy, czy cokolwiek, wiecie, tak po prostu, że jest ficik, to wtedy ładnie to wygląda, no nie? Ale to nie muszą być, nie wiem, jakieś rzeczy obowiązkowo z jakiejś, nie wiadomo jakiej firmy. No to tyle. Trzy pytania. Pokczas, ale że normalnie dzisiaj na Q&A trzy pytania, ale wydaje mi się, że spoko. Troszeczkę o pracy, trochę o przeprowadzce z Polski, trochę o ciuchach. Jest okej. Dobra. Mamy jeden na jeden na jeden. I koleś... A tam jest drugi! Ja myślę, ty, czemu chłop spamuje w chłopa, którego ubiłem? A tam jest jeszcze jeden, okej. Byku, walimy się. Startowałem, ja tak tylko... Kurde, ja nie mam za dużo maców, w ogóle plas płonie. Ja pierdzielę, no troszeczkę bym pognębił tego typa. To jest w ogóle tylko 12 fragów, znaczy kiedyś 12 fragów to było sporo. Ostatnio się przyzwyczaiłem, że te gierki, że tak powiem, ja mogę zdominować, ale powiem wam, że nagrywając w dzień, no odczuwam różnicę. Kiedyś właśnie o tym z Jacobem gadałem, że jak Jacob nagrywa rano, to często ma tak, że po prostu to lobby jest tak agresywne, że po prostu nie za bardzo ma okazję robić fragi. I teraz w sumie troszeczkę plus jeden, o... Czekajcie, bo mnie dojeżdżają, ja sobie zabuduję tutaj, żeby mieć tą... Żeby ten jednak high ground utrzymać... To drzewo mi przeszkadza. Czekajcie, okej, okay, let's go. To drzewo było trochę irytujące, bo się paliło, o... Jest lipa, bo nie za bardzo wiem, co zrobić, nie mam w ogóle matsów, to jest problem. Bo ja podjechałbym jednego, tylko problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład jestem kolapsowany. Problem pojawia się wtedy, kiedy jak będę dojeżdżał jednego i stracę na niego wszystkie macy, to drugi mnie po prostu zesprejuje. Czekajcie, czy tu jest jakiś podjazd? Jest. O, teraz jest lipa generalnie. Bo mam 30 matsów. Jezu, tak bym was podjechał, chodź tu koleś. No nie, on idzie na górę, ja nie mogę iść na górę! Mogę bał... Wybili się. O kurde, no dobra, teraz to już muszę iść bouncerem. Ostatnie matce na bouncer. Siema, nie mam już matców w ogóle. Kolego, atakujemy się, a to nie jest ta anime, to jest ten drugi. Koleś ucieka, on może... Nie, dobra, on ma matce. Byku, chodź, bo ja nie mam w ogóle matców. Zero. Muszę cię sprayować albo coś zrobić. Zapraszam. Let's go. Okej, on był opity po walce, no właśnie, w takiej sytuacji to już lepiej po prostu poczekać, aż reszta się ubije. No i dobra, słuchajcie, taki odcinek, 13 fragów, jakoś nie mega dużo, ale do pogadanki myślę, że całkiem spoczko. Ja wam, słuchajcie, dziękuję, widzimy się w kolejnych odcinkach na YouTubie. No i pamiętajcie o kodzie Evron w sklepie Fortnite. Trzymajcie się, elo!